Halo, halo, dzień dobry, cześć i czołem, witam się z wami bardzo serdecznie. To kolejny odcinek na kanale Nexion Games, ja nazywam się Korneliusz Rzeźwicki, a my kontynuujemy tę wyimaginowaną karierę Cristiano Ronaldo w Al Nassr. Poprzedni odcinek to była absolutna katastrofa i na każdym polu po prostu nam nie wyszło. Odpadnięcie z Azjatyckiej Ligi Mistrzów, brak awansu na Mistrzostwa Europy. To jest coś, co karierę Cristiano Ronaldo trochę może wręcz przekreślić. W każdym razie aktualnie znajdujemy się cały czas w saudyjskim Al Nassr. Jesteśmy w Riyadzie, w którym to po raz kolejny poprosiliśmy o wypożyczenie, bo zasugerowaliście, że jeżeli trenerowi Rudiemu Garcii będziemy coraz to częściej przypominać o tej możliwości wypożyczenia, to wtedy jesteśmy w stanie to wypożyczenie wywalczyć. Poproś o swoje... O kur! Poproś swojego agenta o transfer do lepszego klubu. Ale to jest ogień. Ależ to jest ogień. Czas się stąd zabierać. Niesamowite. Ale moi drodzy, no robimy to w takim razie, bo taki jest też nasz plan. Poprosiliśmy agenta, poprosiliśmy trenera. Chcemy dostać nie transfer, a wypożyczenie. Wypożyczenie, dokładnie tak, moi drodzy. Al Nassr po 4 meczach ma zaledwie 1 zwycięstwo na swoim koncie, 1 remis i 2 porażki. I ktoś by powiedział, że jest to w jakiś sposób nasza wina. Moi drodzy, ale prawda jest taka, że w tym sezonie Cristiano Ronaldo jest po prostu w gazie. Cristiano Ronaldo ma 4 bramki i jest indywidualnym królem strzelców Ligi Saudyjskiej. Jeżeli chodzi o Ligę Azjatycką, Ligę Mistrzów, tam tak samo to wyglądało, nawet dużo lepiej. Czas, moi drodzy, ruszyć z kolejnym spotkaniem. Mam nadzieję, że mimo wszystko zwrócimy uwagę jakiejś europejskiej marki, która zainteresowałaby się Portugalczykiem na zasadzie wypożyczenia. Byłoby to dla nas coś na pewno fajnego. No i mam nadzieję, że tak faktycznie się wydarzy. Zatem, moi mili, rozpoczynamy od akcji w 22 minucie, gdzie to musimy już odrabiać straty, bo nasz zespół już bramkę stracił. I teraz przydałoby się jakieś podanie górą. Ładne rozegranie. Jestem tutaj, się pokazuje. O to chodzi, bardzo ładnie. Po raz kolejny się urywamy. Mamy sporo wolnej przestrzeni w środku. Co zrobi nasz zawodnik? Czy jakieś dośrodkowanie, czy podanie? Co oni się zdecydują zrobić? Ronaldo! Niezły to był strzał, niezakończony bramką, ale spokojnie. Rzut karny to jeszcze gol nie jest. Cristiano Ronaldo jednak ten stały fragment gry ma opanowany praktycznie do perfekcji. I tym samym po raz kolejny Cristiano Ronaldo trafia do siatki, ale nie ma czasu na zbędne celebracje. Tu trzeba straty odrabiać z nawiązką. 45 minuta. Al Nassr z kolejnym atakiem. I teraz jest okazja do dogrania piłki. Cristiano Ronaldo! Ależ to było dobre, moi drodzy. To było po prostu wyśmienite. Perfekcyjne wykończenie. I Cristiano Ronaldo, oczywiście celebrujący w swoim stylu, trafił do siatki. Ale zrobili to naprawdę kapitalnie. Tylko co z tego? Co z tego, że my strzeliliśmy 2 gole, jeżeli Altay odpowiada i mamy znowu remis 2-2. 2 bramki Cristiano Ronaldo w meczu nie wystarczają, by ten zespół sięgnął po jakiekolwiek punkty. No mam nadzieję, że może jednak nie na jakiekolwiek, że teraz nie stracimy bramki. Ale dobrze wiecie, o co chodzi. Moi drodzy, Altay niestety ma kolejną okazję. Kolejny rzut wolny. Jest tutaj... W ogóle już zamówiłem sobie LEDy, które tutaj podwieszę, żeby jakkolwiek to białe tło wyglądało nieco ciekawiej. Mamy nowego bramkarza. Myślę, że to jest w jakiś sposób dobra dla nas informacja. Tragiczną informacją jest dla nas to, że kolejny mecz z rzędu, moi drodzy, kończymy z kapitalnym wynikiem indywidualnym i beznadziejnym wynikiem grupowym. To po prostu tak dłużej wyglądać nie może. Dostaliśmy kolejne punkty osobowości, po raz kolejny spełniliśmy cele, po raz kolejny robimy to, co do nas należy, ale na dłuższą metę może być ciężko. Moi drodzy, przejdźmy sobie do mojej gwiazdy. Ja bym chciał zobaczyć zespół. Kogo my też tutaj zakupiliśmy? To jest bardzo ciekawa dla mnie, bardzo ciekawa sprawa. No Vincent Aboubakar oczywiście jako ten zmiennik, Luis Gustavo, Alvaro, Alamiri, a co do pozycji bramkarza... Jezu, ja myślałem, że my kupiliśmy tutaj jakiegoś konkretnego bramkarza. Matthew Acton, 31 lat. No to jest nieporozumienie. Dlaczego w takim razie nie gra ten Lopez, skoro nie jest kontuzjowany?
Moi drodzy, trzeba będzie się stąd pakować ile wlezie. Moja gwiazda, jakie mamy informacje? Lepiej będzie, jeśli zostaniesz w klubie. A ja raz jeszcze powiem, że ja poproszę o wypożyczenie. Moi drodzy, przechodzimy do mojego działania. I tutaj raz jeszcze Cristiano Ronaldo prosi o wypożyczenie. Wszystko się zgadza i mam nadzieję, że teraz w końcu uda się nam przemówić do rozsądku menedżerowi. Moi mili, mamy informację o ewentualnej decyzji, czyli o kiepskich wynikach menedżera. Po raz kolejny rozpuśćmy nieco plotek z szatni, a my cały czas czekamy też na zwrot naszych inwestycji. Miejmy nadzieję, że jak najbardziej lukratywny. Chociażby sprzęt sportowy, jak i sieć budynków infrastrukturalnych. A teraz, moi mili, czas na kolejną sesję treningową. Zrobiona perfekcyjnie. O to chodzi. I możemy przejść dalej. Kolejnym pojedynkiem będzie dla nas starcie z Al-Hilal, czyli aktualnym mistrzem Arabii Saudyjskiej. Al-Nasser jest na 14 miejscu w tabeli, mając najlepszego strzelca w lidze, najskuteczniejszego strzelca w azjatyckiej lidze mistrzów, której już dawno nie gra. Ale ta defensywa po prostu nie wie, co się dzieje. Jest to trochę przerażające. Nie zwiastuje to niczego dobrego, absolutnie. Absolutnie to nie zwiastuje niczego dobrego, ale no cholera wie. Się okaże z czasem. A teraz MBS Pro League. Al-Nasser w Riyadzie podejmuje Al-Hilal. My oczywiście przejdziemy sobie do wyboru celu na ten mecz, bo to nas najbardziej interesuje. I zaczynamy od, no znając życie znowu, podaj celnie piłkę, zdobyte bramki. Trochę szkoda, że te cele nie są jakoś bardziej zróżnicowane, nie? Ale od czasu do czasu mówiliśmy, że też zagramy całe spotkanie. I trzeba faktycznie się tego od czasu do czasu podjąć. Al-Nasser, rzut rożny w 9 minucie. Beznadziejne dośrodkowanie. Naprawdę nieprawdopodobne jest to, jak słabo to dośrodkował. Ale może teraz się uda Cristiano Ronaldo, ależ on jest dobry! Cristiano Ronaldo jest po prostu niesamowity. Z takiej sytuacji złożył się i strzelił bramkę. Coś pięknego. I teraz 22 minuta, kolejna okazja dla Al-Nasser do zdobycia bramki. Świetna akcja dwójkowa, jest szansa na odpowiedź. Cristiano Ronaldo. Al-Mayouf niestety interweniował. W 44 minucie mamy zagranie prostopadłe do Cristiano Ronaldo. Ten z oceną 8-0 ma szansę podwyższyć swój dorobek bramkowy. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. I drodzy państwo, mamy 2-0. Al-Nasser nie może już tego zepsuć. Szansa na dośrodkowanie Al-Hilal. Postaramy się tutaj jak najlepiej zadziałać też i w bloku defensywnym. Niestety jest... O Jezu, Salem Al-Dawsari. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Mimo iż w 88 minucie było 2-0 cały czas dla nas. Świetnie, świetnie, że kolejna statuetka zawodnika meczu ląduje na nasze konto. Świetnie, że po raz kolejny spisujemy się jak marzenie. 8 bramek w 6 spotkaniach. I po raz kolejny mamy prośbę o wypożyczenie. I raz jeszcze trener Rudy Garcia powiedział, że chce nas zatrzymać w zespole. Ale idąc za waszą namową, będę próbował cały czas złożyć tę prośbę o wypożyczenie. Bo sugerowaliście, że wtedy w końcu to dojdzie do skutku. Prośba o wypożyczenie została złożona. Zatem, moi drodzy, przechodzimy dalej. Nieprawdopodobne jest to, co się tutaj dzieje, moi drodzy. Al-Shabaab kontra Al-Nasser. Gramy z liderem. I wiecie co, może to jest mecz, który zagramy sobie od A do Z w całości. Może tak, może to jest spotkanie, w którym pokażemy pełnię swoich możliwości. Chociaż szczerze mówiąc, ja mam ochotę w tym meczu po prostu zrobić szybką symulację. 1-1, po raz kolejny z bramką. Ja pitole, nie wykorzy... Przecież tu Grzesiu Krychowiak grał i taki pojedynek. Przepraszam, przepraszam, to jest moja wina, że ja tego nie skleiłem faktów.
nie skleiłem wątków, a można było to wykorzystać. Pojedynek Grzegorz Krychowiak, Cristiano Ronaldo, no i tak ostatecznie do tego to się wszystko sprowadziło, bo i Polak, i Portugalczyk trafili do siatki. Ale my... O! Dostaliśmy siódemkę w reprezentacji! No i pięknie! Nareszcie! Tyle czekaliśmy. Tyle czekaliśmy na tę siódemkę i teraz w końcu ją mamy. Moi drodzy, wróciliśmy na 88 punktów overalla. Wróciliśmy na 88. Jesteśmy w wyśmienitej formie. I niestety, zainwestowaliśmy w sprzęt sportowy 200 tysięcy, zwróciło się nam tylko 190, ale i tak to wszystko korektuje trochę i naprawia nasza inwestycja w giełdę papierów wartościowych, która zwróciła się z minimalną nadwyżką. Tym samym, moi drodzy, na naszym koncie po raz kolejny znajduje się ponad 1 000 000 euro do zainwestowania. Za 60 dni po raz kolejny mamy tutaj nieruchomości mieszkaniowe, w które moglibyśmy zainwestować, ale jeżeli poczekamy, jeżeli będziemy wystarczająco cierpliwi, to może zainwestowalibyśmy nawet w kompleks biurowy. Na obecną chwilę bardzo się cieszę, że dostałem tę siódemkę z powrotem. To takie miłe. Zawodnicy nieobecni z powodu powołań. Oczywiście lepiej będzie, jeżeli zostaniesz w klubie. Raz jeszcze, moi drodzy, spróbujemy zatem złożyć tę prośbę. Po raz kolejny próbuj... O kurwa, poprosiłem o transfer. Mecz towarzyski z reprezentacją Argentyny. No to, moi drodzy, ja wiem, jaki mecz zagramy. Zagramy towarzyski mecz z reprezentacją Polski. Ale wiecie, co to oznacza, że gramy teraz mecz z reprezentacją Polski? Oznacza to nic innego jak to, że reprezentacja Polski też się na Euro nie dostała. Niestety. Moi drodzy, możemy wykupić sobie tutaj punkt duszy zespołu. Ja to bym na pewno zrobił. W sensie nawet bym się nie zastanowił. Ale chyba wolę kupić prywatny odrzutowiec. W rzeczywistości w ogóle by taka decyzja nawet nie podjęła. Nie istniałaby. Powiedz w wywiadzie dla podcastu, że jesteś otwarty na ewentualne propozycje zmiany. No tak, jak najbardziej. Skocz zanim cię zepchną. Wyłóż kawę na ławę. Plotki o transferze. Niech będzie. Niech będzie, moi drodzy. I teraz mamy jeszcze przeczytać książkę Legendy Klubu. W porządku, zrobimy też i to, żeby te punkty zyskać, żeby mieć jak najwięcej tych punktów oczywiście, bo chcemy też się rozwinąć na wyższy poziom. Wyśmienicie, moi drodzy. Zatem, meczem, który rozegramy sobie od A do Z, będzie na pewno starcie z reprezentacją Polski. A dlaczego nie mogę tutaj dodać sesji treningowych? Nie wiem, dlaczego nie mogę dodać sesji treningowych. Nie rozumiem. Ale nie będzie. Zaczniemy sobie od bezpośredniego rzutu wolnego? Może nie. Dodajmy sobie najpierw same te treningi, które tutaj nam faktycznie podrzucą nocy na samą górę. Niech będzie to mocny strzał. Proszę bardzo, nie robiliśmy tego treningu jeszcze. Możemy kolejny zrobić dribbling przez labirynt, ale jego akurat już też robiliśmy, ale niech będzie dribbling przez labirynt. Kolejnym ćwiczeniem będzie w obronie. Może być trening gry w obronie. Kolejne z kolei to będzie podania i tutaj mamy serię podań prostopadłych albo wyczekiwane podania, proszę bardzo. I na sam koniec dorzucamy oczywiście do tego wszystkiego stałe fragmenty gry, czyli bezpośrednie rzuty wolne. Moi drodzy, pierwszy trening sobie zrobimy, czyli trening mocnych strzałów, a później wszystko przesymulujemy dalej. Cristiano Ronaldo w reprezentacji może trochę odżyje i znajdzie takiej radości. Pięknie przymierzył. Teraz też trafił do bramki, ale nie idealnie. Oj, ależ teraz minięte się. Bardzo ładnie. Pięknie, o to chodzi. Cristiano jednak co jak co, ale ta siła strzału jest na najwyższym poziomie. Tylko dobrze by było wygarnąć jednak tutaj tę notę też najwyższą. Ajajajajajajaj, za wcześnie. Dobrze, raz musimy trafić w tarczę i będziemy mieli to wszystko. Ale nie tak, nie tak, nie tak. No nie, moi drodzy, ja chcę to powtórzyć. Mamy tę obsesję doskonałości, prawda? Bo mamy. I tutaj zmarnowałem najprostsze możliwe zagrania. Pięknie teraz, idealnie trafione. Źle przymierzyłem na własne życzenie. Pięknie, razem z bramkarzem. To nie tak hop-siup. Ale no Cristiano, ja myślałem, że tam mamy przymierzone idealnie. Ja wiem, że to jest manualnie. Strasznie po słupku chcę strzelić, ale bardzo...
bardzo bym chciał, żebyśmy faktycznie tam po słupku strzelili. Świetne, idealne wyczucie czasu, ale chyba to idealne wyczucie czasu i tak się mi tutaj na nic nie przyda. No tak, moi drodzy, lepszy wynik osiągnęliśmy niż w tamtym treningu. Czas na ostatnią szansę. Ładnie, pierwsza zaliczona idealnie. I teraz raz jeszcze. No dobra, okej, okay. Mamy 4000 punktów po dwóch strzałach. Nieźle. Nie trafiłeś do bramki, Cristiano. Co się z tobą dzieje? Mamy brameczkę. O Jezus Maria. Niepotrzebny był ten zwód kompletnie. No i moi drodzy, miałem najlepszy początek chyba w historii, a zakończę z najgorszym wynikiem. Tak, to chyba był najgorszy wynik. No dobrze, czas na ostatnią szansę. Piłka do siatki doleciała, bo taki to był mocarny i potężny strzał. Teraz jednak udało się trafić nieźle, ale nie mamy 4000 punktów. O mój Boże, ależ teraz fatalny strzał. I fatalna decyzja o tym strzale. Po raz kolejny ładnie przymierzyliśmy, kąśliwy strzał to miał być. Nie udało się, raz jeszcze. Ja mam ewidentny problem z celowaniem po prostu. Ja pierniczę, ale mam wrażenie, że każdy strzał leci po prostu tam milimetry od bramki w tamtym miejscu. Nie wierzę, że zostanę z tym wynikiem ostatnim, najgorszym, ale no moi drodzy, to na własne życzenie zrobiłem sobie sam. Chyba najsprawiedliwszy rezultat, co? Miałem dwa razy B, trzy razy B miałem. I za czwartym razem, co? Zrobiłem F, moja wina. Mimo to, moi drodzy, wypracowaliśmy sobie miejsce w wyjściowej jedenastce. A to jest ważna informacja. No dobrze, moja gwiazda, mamy tu jakieś powiadomienia. Twoja prośba o transfer. Zostaniesz wystawiony na sprzedaż. Jezus Maria. Ja nie chciałem. Czy ja mogę jakoś ją odwołać? Anuluj prośbę o transfer. Mogę, bo ja nie chcę odejść, tylko ja chcę iść na wypożyczenie. O, ale to zaraz zrobimy. Ale moi drodzy, namieszałem gigantycznie dużo. Trudno, bywa i tak. Z taką gwiazdą jak ja trzeba się liczyć, że tutaj będzie namieszane. Moi drodzy, gramy jako Cristiano Ronaldo. Wróciła do nas siódemka. Gramy z reprezentacją Argentyny. Piękny mecz i takie symboliczne pożegnanie, można by powiedzieć. Fajnie by było, jakby Messi też w tym meczu zagrał. Byłoby to kapitalny, niesamowity pojedynek. Szkoda, że jest to tylko starcie rangi meczu towarzyskiego. Jest i Cristiano Ronaldo z siódemką. Wróciła do prawowitego właściciela. Poprosimy o podanie piłki celnie dwukrotnie. I teraz, moi drodzy, rozpoczynamy. Messi, czy był tutaj w składzie? Musiałbym przejść i tutaj jakoś zobaczyć. Tylko problem jest taki, że właśnie nie mam tej pewności. Zaczynamy od szansy na dośrodkowanie po stronie reprezentantów Portugalii już w 29 minucie. I zobaczymy, czy faktycznie te szanse na dośrodkowanie wykorzystają Cristiano Ronaldo. Ta piłka była zagrana zdecydowanie za plecy. W 39 minucie, jak widzimy, mamy już okazję do ataku, ale Argentyna już wynik otworzyła. Świetne odegranie, ale Neves, czemuś ty się tak cofnął? Conceição. I strata tej piłki. 2 do 0, nie, nadal 1 do 0. Nadal Cristiano Ronaldo na murawie. Chyba to my odegraliśmy tę futbolówkę. I teraz jesteśmy już w polu karnym. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Będzie strata. Tak jest, niestety piłka nie po naszej stronie. I mecz ułożył też nie po naszej myśli. Pożegnanie takich ikon Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego zakończone raczej rezultatem niezadowalającym. Chociaż wśród składu Argentyńczyków próżno Messiego szukać. Moi drodzy, my zagramy sobie od A do Z starcie z reprezentacją Polski, bo to fajny smaczek będzie, żeby z reprezentantami Polski biało-czerwonymi zagrać. Mamy tutaj informacje o działaniach, mamy giełdę papierów wartościowych, czyżby ona tutaj się nam już zwróciła? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Tu cały czas na zwrot tej inwestycji musimy czekać. 53 dni to jeszcze bardzo długo. To jest jeszcze bardzo długo. Moi mili, proszę bardzo, starcie z reprezentacją Polski, zaczynamy, startujemy z wielkim hitem Graj jako Ronaldo, od A do Z, Portugalia kontra Polska i widzę tutaj prawdopodobny skład, gdzie jest Grabara, Kędziora, Bednarek, Helik, Reca, Klich, Zieliński, Szysz, Białek, Buksa i Świderski.
ciekawe, kto jest selekcjonerem reprezentacji Polski. Czy jest to Marek Papszun, czy jest to Jan Urban, czy Michał Probierz, a może jednak ktoś zagraniczny. Mam taką nadzieję. Ale wracając, moi drodzy, przechodzimy do tego pojedynku, nie ma co teraz już czasu marnować, tylko od razu wybieramy sobie cel. To jest mecz towarzyski, ale mecz towarzyski, w którym trzeba utrzymać to momentum i cały czas walczyć. Moi drodzy, stawiamy sobie poprzeczkę na pewno wysoko, żeby uzyskać ocenę meczową co najmniej 8-5. W trakcie rozgrywania zajebiście zostały dobrane stroje. Naprawdę wyśmienicie. Nie wiem, co oznacza ten wykrzyknik. Widzicie to? Tu jest jakiś wykrzyknik? A, ja wiem, co to oznacza. To oznacza, że po prostu piłkarz, którego nie widzę, to mi pokazuje, że mam zagrożenie, że ktoś obok mnie jest, albo że po prawej czy po lewej stronie mam widocznego kolegę z zespołu. Powiem wam tak, stroje są dobrane po prostu paskudnie. Wystarczyło wybrać białe trykoty i nie mielibyśmy tutaj żadnych problemów. A teraz Rafael Leao. Niezły zalążek tej akcji. Rafael Leao, teraz może piłka prostopadła. Wyśmienicie się pokazuje Portugalczyk. I teraz Ronaldo, opanujmy tę piłkę. I Ronaldo, zagranie na przedpole. Nieźle, Ruben Neves, Rafael Leao do Cristiano Ronaldo. I moi drodzy, tak to się robi. 10. minuta. Portugalczyk zrobił to, co do niego należało. Mamy si w reprezentacji Portugalii, 1-0. Wygrywamy z Polską, prowadzimy. Na razie, o wygraniu jeszcze. Jeszcze długa droga, żeby myśleć. Jedna rzecz, która mnie cieszy, to brak w tej kadrze już na przykład takich osób, które się faktycznie powinny z tą kadrą pożegnać. Zastanawia mnie brak Nikoli Zalewskiego, zastanawia mnie brak Matiego Kasza, ale być może jest to po prostu spowodowane tym, że jest to skład nieco bardziej eksperymentalny. Skład na mecz towarzyski w końcu. Chociaż mimo wszystko, grając w Lidze Narodów z takimi drużynami jak reprezentacja Portugalii, dobrze by było faktycznie przetestować też i taki wariant mocny, mocniejszy. A z drugiej strony, gdzie eksperymentować jak nie w meczach towarzyskich, a Liga Narodów miała być dokładnie substytutem meczów towarzyskich. Teraz świetnie nawinęliśmy sobie obrońcę na ten zwód, ale Cristiano wie, że ma wsparcie kolegów z drużyny. O to chodzi, Ronaldo. Ronaldo strzał za pół! Kurwa, ale gol! Co za bramka! Przepiękne trafienie Cristiano Ronaldo! Aż z przyjemnością popatrzę na to w powtórce. Trzech miałem przy sobie zawodników, ale stwierdziłem, spróbuję. Spróbuję, co się może wydarzyć? .16 expected goals. Piłka odchodząca od Kamila Grabary, bardzo niewdzięczna. I Cristiano zakrzyknął po raz kolejny. Moi mili, jeżeli nam się uda zainkasować hat-tricka w tym meczu, to spoko. No szczerze powiem, nie chcę obrażać tutaj nikogo, ale czuć znaczną różnicę w tym spotkaniu, grając przeciwko tym zawodnikom, a grając przeciwko, no chociażby wcześniej, reprezentacji Chorwacji czy Francji. No cóż, mam nadzieję, że nasza defensywa się będzie tylko spisywać nieco lepiej niż w Al Nasser. Ale widzę, że Polska natychmiast zareagowała. Tu są od razu zmiany wprowadzone. I Zieliński, i Klisi są już wprowadzeni. Co się stało? A wcisnąłem chyba przypadkiem jakiś przycisk na padzie. Ładnie. Tak jest. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. No ludzie kochani. Hat-trick. .26 metrów. Zewniakiem. A chyba kto jak kto, ale Ronaldo ma trejta, żeby strzały zewnętrzną częścią stopy mu wpadały. Albo finezyjne. No, ładnie. Ładnie. Polacy w gigantycznych opałach. Cristiano Ronaldo spokojnie sięga. Ja nawet w sumie nie wiem, jaki ja cel ostatecznie tutaj wybrałem. A, no te 8-5. Jezus Maria, ja strzeliłem hat-tricka w ciągu 40 minut niecałych, a i tak nie mam noty 8-5. Co ja muszę tutaj jeszcze robić, żeby... Co napastnik musi więcej zrobić w meczu, żeby mieć notę 8-5, co? Dobre podanie, bez straty. A utrzymajmy się przy piłce trochę, co?
Ależ to zepsuł. Albo Bednarek się tak świetnie zachował, ale moi drodzy, no szczerze powiem, myślałem, że tego drugiego strzału nic nie przebije, ale to uderzenie zewniakiem, szapoba. Musimy jeszcze raz podać piłkę na połowie rywala i zyskać trochę bardziej na posiadaniu piłki, bo na razie kontratakujemy i trzeba przyznać, że te kontrataki wychodzą nam po prostu wyśmienicie. Ale kto by się spodziewał, że w takim starciu to reprezentacja Polski będzie się przez 70% czasu utrzymywała przy futbolówce, a my będziemy tutaj wykorzystywać kontry. Informuję o wolnej pozycji. No dobrze, teraz trzeba robić co w naszej mocy, żeby zrobić tę notę 8-5 i ewentualnie później dopiero poprosić o zmianę. Co by też ktoś inny miał szansę zagrać. Ale widzicie, tutaj ta nasza nota już spadła na poziom 8-3. Cristiano Ronaldo. Czy to będzie to? Cristiano Ronaldo. Moi drodzy, Ronaldo Chop. Położyliśmy grabarę i zdobywamy czwartą bramkę w meczu. Ja poproszę już o zmianę, co? Nie lejmy tych Polaków. Mieliśmy czas, żeby w meczach reprezentacyjnych grać wyśmienicie. Już tego nie zrobiliśmy. Mamy zmianę. Cristiano Ronaldo, nota meczowa 8-6. Cztery bramki chłop załadował przy 100% skuteczności. I w ogóle patrzcie na te strzały przy prawym słupku. Wszystkie zapakowane w to samo miejsce. Niesamowite. Moi drodzy, symulujemy pozostałą część tego spotkania. Zdobyliśmy bramek sporo. Jeszcze dorzucił piąte trafienie Renato Sanchez. 5-0 reprezentacja Portugalii rozgromiła Polaków. Pojawił się na murawie jeszcze Kasz i Szymański. A jak wygląda ławka rezerwowych? Na ławce rezerwowych Kownaś, Góralski, Piątek, Frankowski oraz Drągowski. Tak to, moi drodzy, dokładnie wyglądało. Sroga lekcja futbolu dla reprezentantów Polski. My natomiast tutaj daliśmy im tę srogą lekcję futbolu. Cristiano Ronaldo w roli korepetytora, tudzież nauczyciela. Moja gwiazda, moje działania, moi drodzy. Raz jeszcze prosimy o wypożyczenie. Jest jakaś oferta z klubu PSV Eindhoven. PSV Eindhoven to jest bardzo dobra dla nas informacja, jeżeli to jest faktycznie prawda. Moi drodzy, swoją drogą, Cristiano Ronaldo rozwinął się z powrotem na 88, tylko po to, żeby znowu na te 87 spaść. A ja muszę poprawić te mocne strzały. Muszę to poprawić, bo to nie tędy droga. Moi mili, idziemy dalej. Kolejny pojedynek. Al Nasser, który jest na 13 miejscu w tabeli. Twoja prośba o wypożyczenie. Jest, moi drodzy! Rozważę twoją prośbę o wypożyczenie, muszę się zastanowić, co będzie lepsze. A nie, myślałem, że on mi klepnął to, że powiedział, że dobrze, że rozumiem. Moi drodzy, gramy kolejny mecz, przesymulujemy to spotkanie. Graliśmy już pełny mecz, zagraliśmy milion spotkań jako Ronaldo. Nie strzeliliśmy żadnego gola. No dobra, czasami się i tak zdarza, chociaż jest to na pewno jakieś zatrzymanie pewnej serii klubowej Cristiano, bo strzelał w każdym meczu bez wyjątku. Ja jestem ciekaw, jak na przykład wygląda sytuacja w tabeli. W tabeli, moi drodzy, najważniejsze jest to, że w końcu jakiś mecz wygraliśmy. 10 punktów na naszym koncie, Al-Shabaab pierwsze 15 oczek. W pucharze, przepraszam, w azjatyckiej lidze mistrzów Al-Ittihad, Al-Hilal i Al-Shabaab, czyli aż 3 zespoły z Arabii Saudyjskiej i jedyny Ulsan Hyundai próbuje stawić jakkolwiek im czoła, próbuje jakkolwiek stawić czoła najeźdźcy. Przechodzimy do naszej gwiazdy i, moi drodzy, mamy informację o ofercie. PSV Eindhoven chciałoby nas, ale ja nie wiem, czy oni chcą, ja nie wiem, moi drodzy, czy to PSV Eindhoven, bo mam wrażenie, że to się pojawiło już wtedy, kiedy, cholera jasna, moi drodzy, nie wiem, czy to PSV Eindhoven, to nie jest oferta transferowa. Aż wejdę w wieści i zaraz zobaczę. Ronaldo zostaje PSV. Tak, moi drodzy, to jest transfer. To jest transfer, to nie jest wypożyczenie. To jest transfer, więc ja tę propozycję muszę niestety odrzucić. Z tego względu, że jest to oczywiście transfer.
Więc ja tę ofertę odrzucam, mimo iż gra w holenderskiej lidze byłaby na pewno dla nas kusząca. Tym bardziej, jeżeli PSV grałoby nadal w europejskich pucharach. Klub Brugge chciałby też nas wypożyczyć. Przepraszam bardzo. A ten znowu mówi, że zdecydował, twoja prośba o wypożyczenie i zdecydował, że lepiej będzie, jak zostanę w klubie. Czy klub Brugge też chce nas kupić? Tak, klub Brugge też chce nas kupić. Moi drodzy, musimy przejść sobie w powiadomienia. Musimy znaleźć... A, to jest w ogóle napisane oferta transferu od razu, ale myślałem, że wiecie, oferta transferu jest tak uśrednione. Kto wie, może jednak będzie jakaś oferta wypożyczenia. W każdym razie, raz jeszcze prosimy o wypożyczenie. Nie mam pojęcia, czy przekonamy tutaj i Rudiego Garcia i cały zarząd Al Nasser, żeby nas faktycznie wypożyczyć do drużyny, która grałaby w europejskich pucharach. Moi drodzy, gramy na koniec jeszcze, powolutku się zbliżamy do końca, no bardzo chcemy domknąć ten temat, tego wypożyczenia. I raz jeszcze, nasza prośba o wypożyczenie została anulowana. Więc raz jeszcze, składamy tę prośbę o wypożyczenie. Moi mili, ja wiem, że wy mówiliście, że to trzeba prosić, aż się wyprosi, ale nie wygląda to tak, jakby miało to faktycznie dać tutaj coś. Grajmy jako Cristiano Ronaldo, oczywiście na zasadzie najlepszych akcji, i przynieśmy naszemu zespołowi 3 punkty, co? Nie wiem, jaki mamy cel, więc zagrajmy na ślepo. Zagrajmy najlepiej, jak się tylko da. Szansa na dośrodkowanie już w 20 minucie. Ja trochę sprzednę linię. I moi drodzy, proszę bardzo. Można strzelać i też w taki sposób, chociaż była to akcja bardzo dziwnie rozegrana. Chciałbym też teraz, jak już strzeliliśmy bramkę, to ja bym chciał czasami się też bawić w jakieś indywidualne driblingi, ale problem jest taki, że przy tych najlepszych akcjach to się bardzo często kończy po prostu stratą piłki. No tak jak teraz, moi drodzy. Było dobrze, dopóki miałem przy sobie dwóch. Jak się pojawił trzeci, trochę się sytuacja skomplikowała. A dobrze wiemy, co potrafi zrobić nasz blok defensywny, więc ja się osobiście po prostu boję, że jak to się wydarzy, teraz Cristiano Ronaldo... Ale czemu główką? Trzymałem L2, myślałem, że wjedziesz to z takim potężnym wolejem. Wracając, moi mili, chciałem powiedzieć, że boję się czasami takie rzeczy robić. Raz, że niestety przy tej konstrukcji akcji, jakkolwiek ona nie jest fajna i jak nie dynamizuje tych odcinków, to bardzo często działa... Aj, spalony. Działa na takiej zasadzie, że jakikolwiek kontakt z futbolówką po stronie przeciwnika oznacza stratę. Czemu my jesteśmy cofnięci do bloku defensywnego? Mam pytanie. I ten typ nie strzelił bramki? Naprawdę? My straciliśmy jeszcze... No właśnie. Wszyscy dobrze wiemy, jak to się potrafi zakończyć. Tak jak tu i teraz. Moi mili. Trochę do końca nie rozumiem, co tu się wydarzyło, ale mamy kolejne trafienie oczywiście. Mimo wszystko zrealizowaliśmy cele i tak dalej, jest pięknie, cudownie. Co ja mogę więcej powiedzieć? Moi drodzy, mam nadzieję, że w końcu uda się nam uprosić trenera. Chociaż nie wygląda na to. Nie wygląda naprawdę na to, żeby w końcu się udało go uprosić. Lepiej będzie, jeśli zostaniesz w klubie. Lepiej będzie, jeśli zostaniesz w klubie. Lepiej będzie, jeśli zostaniesz w klubie. I tak w kółko. A my też mamy 38 lat, no nie oszukujmy się. To, że my utrzymujemy się tak czy siak na jakimś poziomie wartości, jest w jakiś sposób na pewno imponujące. Chociaż wahamy się strasznie tym overallem. I ja myślałem, że jak już się rozwinęliśmy o ten punkcik w górę, to że uda się nam odblokować Cristiano. No jednak się nie udało. Moi drodzy, raz jeszcze na sam koniec kończymy ten epizod mocnymi strzałami. Trafiliśmy do siatki, ale w żadną tarczę. Tu trafiliśmy w tarczę, mamy 3000 punktów wyjściowo, bo tak trzeba te strzały traktować. Teraz trafiliśmy do siatki, ale nie w tarczę, a to jednak tarcze nam dają najwięcej tych punktów. Zruszyłem gałkę niepotrzebnie w samym końcu. Obiłem słupek. No świetnie, moi drodzy. Zaczyna się dla nas to naprawdę, naprawdę wyśmienicie. Teraz nie było bramkarza. To dobrze, że to oczywiście zweryfikowałem. Pozwolicie, że ja to... Bo to jest po prostu nieprawdopodobne. O mój Boże, moi drodzy. Dobrze, na pustą bramkę. Jeżeli nie trafię tutaj tarczę, to jest od razu koniec. Jest tarcza. Teraz tak samo musi być tarcza.
Jest tarcza, moi drodzy, dobrze. 4000 punktów, możemy lecieć dalej. Jest kolejna tarcza, lecimy dalej. Nie ma tarczy, ale jest bramka. Lecimy dalej. Nie ma tarcza, jest bramki. Nie ma bramkarza. Trafiamy tylko w bramkę. Niesamowite, ale nareszcie to się stało faktem, moi drodzy. Zrobiliśmy to ćwiczenie. Aleluja, prawda? Można tak powiedzieć. Popatrzcie na to, znowu mamy tych punktów na granicy, na krawędzi dosłownie. Ja nie wiem, czy to nie oznacza, że my musimy wyszukiwać takich treningów, w których mimo wszystko możemy jeszcze się jakoś rozwinąć. I może wtedy też się rozwiniemy na 88. Na razie, w każdym razie, to ja wam mówię na razie. Naprawdę,